Taki wieczór zdarza się raz na ileś lat, czego najlepszym dowodem radość piłkarzy. Co mogę powiedzieć? 3-0. Niesamowite. I równie wielka radość kibiców. Zwycięstwo nad wyżej notowanym rywalem jest czymś, co smakuje wyjątkowo dobrze. To wszystko po meczu Ligi Konferencji, w którym Lech Poznań wygrał z hiszpańskim Villarrealem. Wygrał nie z trudem, tylko bezdyskusyjnie. 3-0. Dzięki temu wywalczył wyjście z grupy, bez oglądania się na drugi mecz, w którym, jak się okazało, Hapoel Berszewa uzyskał akurat taki wynik, który dałby mu awans nawet przy remisie Lecha. Tyle, że kolejorz tej szansy mu nie dał. Gdy jesteś piłkarzem i wygrywasz 3-0 drużynę z takiego pułapu europejskiej piłki jak Villarreal, to działa na wyobraźnię. Bo poznaniacy pokonali nie byle kogo. Villarreal to półfinalista zeszłorocznej Ligi Mistrzów i zwycięzca Ligi Europy sprzed 2 sezonów. Przed meczem powiedziałem: panowie, możemy przejść do historii. Fakt faktem, że Villarreal miał już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, ale to nie umniejsza sukcesu Lecha Poznań. Dostrzegła to hiszpańska prasa. Dziennik AS pisze, że żółta łódź podwodna, bo tak nazywany jest Villarreal, otarła się przy bułgarskiej o śmieszność. A Marka dorzuca, że goście zostali wręcz zmiażdżeni przez poznaniaków. Nie bardzo wychodziła nam gra bez piłki, rywal wychodził z kontrami, co tworzyło sytuację pod naszą bramką. Tymczasem w Polsce posypały się gratulacje, nie tylko od życzliwej Lechowi Warty Poznań, ale również od innych ligowych rywali. Były też słowa uznania od polskich kibiców pokonanego Villarrealu i wreszcie od prezydenta Poznania. Lech Poznań wizytówką Poznania w Europie. Gratuluję awansu. Tuż przed pierwszym gwizdkiem mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Kibiców zdumiało, że w pierwszym składzie wybiegli mocno krytykowany Christopher Welde i mało ostatnio grający Filip Marchwiński. Tymczasem to właśnie oni wypracowali pierwszą bramkę. Być może to nos, a być może właśnie świadomość tego, co ci piłkarze są w stanie wnieść. Tutaj trzeba chyba oddać trenerowi to, na co zasłużył, bo my, dziennikarze, kibice, eksperci, jesteśmy mądrzy po fakcie. W piłce dzieją się różne rzeczy, tak odpowiem, i właśnie dzisiaj stała się niesamowita rzecz. Po zmianie stron dwie bramki po szybkich kontrach dołożył Michał Skóraś, walczący o miejsce w polskiej reprezentacji na nadchodzący mundial. I efektowne zwycięstwo nad gośćmi z Hiszpanii stało się faktem. Bez wątpienia ten mecz przejdzie do historii. Jedno z większych osiągnięć na arenie międzynarodowej, których zbyt wiele polskie kluby nie mają. Kolejorz wyszedł z grupy w europejskich rozgrywkach po raz pierwszy od 12 lat, czyli od pamiętnego sezonu, gdy postawił się Juventusowi i Manchesterowi City. To zresztą symboliczne, że wygrana z Villarreal przyszła niemal dokładnie w rocznicę efektownej wygranej właśnie nad City, do której wczorajszy mecz już jest porównywany. 3-0 z naprawdę bardzo silną hiszpańską drużyną, to robi wrażenie, to naprawdę robi wrażenie. Wychodząc z drugiego miejsca, Lech awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji. Mecze tej fazy dopiero w lutym, ale rywala kolejorz pozna już w najbliższy poniedziałek. Więc wierzymy, że losowanie będzie na tyle ciekawe, na tyle atrakcyjne, że trafi się jakiś naprawdę niesamowity rywal. Takim może być na przykład Lazio Rzym, ale też sporo tu różnych podtekstów, bo Lech może trafić choćby na Karabach Agdam, który wyeliminował go w tym roku z eliminacji Ligi Mistrzów, albo na Sporting Braga, który zakończył wspomnianą przygodę kolejorza w Lidze Europy sprzed 12 sezonów. Teraz Lech Poznań stanie przed szansą na przełamanie pewnej klątwy. Od ponad 30 lat żaden polski klub nie wygrał 2 meczów w europejskich pucharach po zimowej przerwie. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.